Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj przegląd menu tunera telewizji naziemnej Edition, ale nietypowy model Nano T265 Plus, czyli ten najmniejszy, malutki dongiel. Zacznijmy od reset do ustawień fabrycznych. W opcji system, aktualizacja programowania mamy reset fabryczny. Oczywiście 4.0 to ustawienia fabryczne. Czy przywrócić? Tak. Przywracamy. Następuje zresetowanie urządzenia. Od razu mogę Wam powiedzieć ciekawostkę. Pilot działa na akumulatorki. A jeżeli chodzi o zasilanie, to można z dowolnej ładowarki czy zasilacza z USB typu C ten tuner zasilić. Więc możemy wykorzystać starą ładowarkę do telefonu komórkowego chociażby. Pojawia nam się oczywiście menu do wyboru językowe. Mamy wiele języków. Ja pozwolę sobie zmienić na język polski. Mamy możliwość oczywiście tradycyjnie wyboru regionu. Automatycznie ustawił się polski. Dodania napięcia na antenę, dodatkowego podania dodatkowego napięcia na antenę. Możemy też sortować po kanałach LCN i wyszukiwanie auto. Ja wezmę bezpłatne. Możemy priorytet tylko SD ustawić, nie ma opcji wyboru HD. Dajemy OK i wyszukujemy, słuchajcie, dostępne kanały. Ja postaram się do Was wrócić po wyszukaniu. Natomiast tak już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że tutaj podobnie jak w modelu T265 Plus i T265 Pro, model Nano T265 Plus ma wyższą rozdzielczość już menu, dzięki temu obraz jest wyższej jakości. Wyszukiwanie zostało zakończone. Jak widać, mamy tutaj w tym momencie opcję usługi organizacyjne wyboru różnych kanałów i segregowania sobie ulubionych. Z wyboru w instalacji mamy oczywiście DVB cable, czyli telewizja kablowa, telewizja naziemna, cyfrowa, w standardzie T2. Tak jak powiedziałem, kanały możemy sortować według tego, jak nam się żywnie podoba. Możemy sortować ulubione. W zakładce system mamy do wyboru język menu. Tutaj jest polski i znany już błąd w oprogramowaniu, tłumaczenia. Język pierwszego nagrywania, czyli tak naprawdę język pierwszy dla audio, język drugi dla audio, język napisów, język teletekstu i elektronicznego programu. Kolejna pozycja to aktualizacja oprogramowania. Mamy wybór USB bądź aktualizacja online przez internet, jeżeli mamy oczywiście skonfigurowane połączenie z internetem, a do tego niezbędna jest antenka, słuchajcie, która kosztuje około 40 zł i nie jest w zestawie sprzedażowym. Możemy oczywiście również skorzystać z opcji ustawień fabrycznych. Ustawienia timera. No tutaj jest standardowe godziny, godzina włączenia i konkretny kanał. Mamy też różne ustawienia. Tutaj już przetłumaczę to na język polski. Listy kanałów 4 do wyboru. Napisy automatyczne. Możemy też włączyć tryb czuwania półwatowy. I przypisać oczywiście 4 kanały. Tutaj jeżeli chodzi o 5 klawiszy i pod każdym z nich możemy przypisać, słuchajcie, 3 funkcje: YouTube, pogoda, tryb uśpienia, więc jest, ale raczej wszystkich nie przypiszemy. Słuchajcie, zakładka ustawienia audio wideo, mamy do wyboru standard telewizyjny. Możemy wybrać auto albo, ja w moim wypadku wybieram 1080 progresji w 60 Hz. Współczynnik telewizyjny przy skarcie to raczej dotyczy niewielkiej liczby osób. Mamy 4x3 albo 16x9 w zależności od tego, jak stary mamy telewizor. Tryb formatu auto, dekodowanie. Mamy do wyboru jeszcze skrzynka wiadomości, pan and scan. Ciekawe tłumaczenie. Dekodowanie AC3, obejście AC3, auto AC3 mamy. Audiodeskrypcja, mamy opcję off-on, przejrzystość menu ja ustawię na 0,
Limit czasu OSD można sobie wybrać nieco dłuższy. Ciekawe, czy można tak do 10 sekund. Przełącznik kanałów, zamrażanie bądź czarny, wolę czarny osobiście. Mamy też sterowanie zamkiem, fantastycznie przetłumaczone. Oczywiście jest to tutaj blokada na kod. Ustawienia czasu. Zdarzenie auto i instrukcja. Trzeba przyznać, że tłumaczenie na język polski w Editionie niestety kuleje. Strefę czasową możemy oczywiście wybrać, czas letni, automatyczne czuwanie po 3 godzinach braku bezczynności. Można pokazać na wyświetlaczu również czas. No, w tym modelu Nano to raczej się nie uda. Tej opcji nie usunięto. Nie mamy wyświetlacza w wersji Nano, przypominam. I informacje o tym, jaki tu mamy model, a mamy model Nano T265+, który właśnie wyświetlacza nie posiada. Natomiast sprzętowo, z tego co widzę, to chyba wszystkie te tunery są, słuchajcie, bardzo zbliżone. 4 MB flash, 64 MB zapewne pamięci dodatkowej. Jeżeli chodzi o ostatnią zakładkę menu, to jest to media internet. Tutaj mamy zarządzanie nagrywania. Oczywiście, gdybyśmy mieli podłączony flash do tunera, mamy też opcję YouTube'a, pogody. YouTube to oczywiście taka mało opcja raczej czysto teoretyczna, bo nie sądzę, żeby zbyt wiele osób skorzystało z tej przeglądarki, natomiast pogoda już jak najbardziej może być częściej wykorzystywana, ale do tego jest wymagane, słuchajcie, to połączenie z internetem i zakup dodatkowej opcjonalnej antenki. Czy warto? Myślę, że 95% czy nawet 99% użytkowników z tej opcji korzystać nie będzie. Tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o przegląd oprogramowania. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o zmiany kanałów, to bardzo szybko one następują. Szybko zmienia kanały poszczególne w około 1,5 sekundy. Tuner, jakość obrazu jest na wysokim poziomie, więc tutaj mogę tylko jak najbardziej polecić ten model. Jeżeli ktoś ma telewizor, za którego nie chce, żeby coś wystawało, jakaś puszka, albo nie ma opcji, żeby tuner gdzieś tam zawiesić, zamontować, to wtedy można po prostu podkleić czujnik podczerwieni, a całą resztę podpiąć pod kabel HDMI i schować za telewizorem bądź monitorem. Dobra opcja dla monitorów. Ja oczywiście dziękuję za oglądanie filmu. Łapki w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych materiałów. A jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz. Najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej!